karły żyją w świecie nieprzystosowanym do ich wymiarów. Niektórzy poddają się bolesnym operacjom wydłużenia kości. Inni żyją dzięki tytanowym śrubom. Nieliczni trenują, by osiągnąć mistrzostwo w sporcie. Nowoczesne techniki obrazowania pozwolą nam poznać te niezwykłe, ekstremalne ciała. Szansa na życie. Karły. Mieszkający w Fort Lauderdale na Florydzie Scott Dunberg jest trenerem fitnessu i mistrzem w pchnięciu kulą. Ma 46 lat i mierzy 1,42 m wzrostu. Każdy dorosły o wzroście poniżej 1,47 m jest uważany za karła. Powodem niskorosłości Scotta jest wada genetyczna zwana hipochondroplazją. To jedna z 200 poznanych odmian karłowatości. Kości Scotta rozwijały się nieprawidłowo. Proszę się położyć, głową w tę stronę. Miał pan kiedyś rezonans? Nie. By stwierdzić, na czym polega jego choroba, Scott został poddany badaniu metodą rezonansu magnetycznego. Górna połowa jego ciała ma budowę identyczną jak u mężczyzny normalnego wzrostu. Długość klatki piersiowej wynosi 96 cm. Ramiona mają 56 cm, zaledwie o 2 cm mniej od przeciętnej. Różnica jest widoczna dopiero w dolnej połowie ciała. Średnia długość kończyny dolnej to 80 cm. Noga Scotta mierzona po wewnętrznej stronie ma zaledwie 46 cm. Po swoich studiach Scott doskonale wie, jak funkcjonuje organizm. Jego celem jest dotarcie do kresu własnych możliwości. Zawsze dążę do sukcesu. Skupiam się na pozytywnych aspektach. To daje mi siłę. Podejdźcie do przodu, ręce na ciężarkach. Scott chciał udowodnić, że nie jest gorszy od ludzi o normalnym wzroście. Doświadczyłem wielu nieprzyjemności w związku z moim wzrostem. Ludziom wydaje się, że wielu rzeczy nie mogę robić. Stykam się z tym od wczesnego dzieciństwa. Przyzwyczaiłem się. Scott był nieustępliwy i w końcu dostał pracę w klubie fitness, który dostrzegł jego potencjał. Wzrost nie był przeszkodą w jego życiu prywatnym. Tu są oliwki. Żona Scotta, Pam, cierpi na najczęściej spotykaną karłowatość, achondroplastyczną. Jest instruktorem pływania i byłą mistrzynią. Schorzenie Pam polega głównie na zatrzymaniu wzrostu kończyn. Normalnie kości długie kończyn rosną, ponieważ instrukcja genetyczna nakazuje komórkom chrząstek wzrostowych mnożyć się i pochłaniać wapń. Zarówno Pam, jak i Scott cierpią na genetycznie uwarunkowane odmiany karłowatości. W okresie ich dzieciństwa i dojrzewania mutacja genetyczna zakłócała przemianę chrząstek w kości, hamując proces ich wzrostu. W efekcie ich kończyny nie osiągnęły prawidłowych wymiarów. Krótkie kończyny Pam nie przeszkodziły jej w uprawianiu sportu. Po 20 roku życia odkryła w sobie talent pływacki. Pływanie zaczęłam dzięki klubowi sportowemu zrzeszającemu karły. Okazało się, że mam talent do kraula. Nigdy nie uczyłam się pływania. To przyszło samo, gdy byłam już dorosła.
Ten wrodzony talent zaprowadził ją na paraolimpiadę w Korei Południowej. Sprawy potoczyły się błyskawicznie. Wcześniej w ogóle nie trenowałam, a potem nagle w wieku 30 lat wystartowałam w mistrzostwach kraju. Wybrano mnie do reprezentacji w Seulu. To wielki zaszczyt. Pam zmierzyła się z najszybszymi, karłowatymi pływakami świata. I na 50 metrów kraulem zdobyła miejsce na podium. W sumie nie byłam liczącą się zawodniczką. Nie miałam pojęcia, jakie czasy osiągają rywale. Przypłynęłam jako druga i nagle zobaczyłam, że Scott skacze z radości. To było niesamowite. Teraz Scott ma nadzieję powtórzyć lub nawet przebić sukces żony. Trenuje pchnięcie kulą przed paraolimpiadą w Pekinie. Hi Frank. How you been, Scott? Jak się masz? Good to see you. Miło cię widzieć. Jak treningi? Dla Karła to chyba najbardziej wymagająca dyscyplina. Mam małe panewki stawów biodrowych. To znacznie ogranicza maksymalny rozstaw płuc. Rezonans magnetyczny pokaże, jak hipochondroplazja wpłynęła na jego stawy biodrowe. Przedwczesne zakończenie wzrostu spowodowało wykrzywienie końców kości udowych. Zmniejszona możliwość odwodzenia kończyn dolnych wynika z faktu, że kości udowe opierają się o miednicę. Czuję to. Dlatego Scott może rozstawić nogi tylko o 25 stopni. To mniej niż połowa normy. Scott opracował schemat ćwiczeń, które mają pomóc mu w przezwyciężaniu ograniczeń. Dzięki intensywnemu treningowi ma potężne mięśnie, które pozwalają mu daleko wyrzucać kulę. Rezonans uwidacznia rozbudowaną tkankę mięśniową otaczającą uda i tułów Scotta. Odpręż się. Mięśnie naramienne i piersiowe pozwalają mocno wypchnąć kulę w powietrze. Ciało Scotta to niezwykle mocna, ubita sprężyna. Scott regularnie podnosi 160 kg, prawie dwa razy tyle, ile waży. Jego żona Pam przygotowuje się w tym czasie do pierwszego w życiu rezonansu magnetycznego. Chce wiedzieć, czy grozi jej choroba kręgosłupa, dotykająca niemal połowę karłów. Noszę w sobie bombę zegarową. Scott i Pam Danbergowie są normalnymi ludźmi, tyle że niewielkich rozmiarów. Scott cierpi na karłowatość hipochondroplastyczną. Ma bardzo krótkie nogi i słabą ruchomość w stawach biodrowych. Jego żona Pam jest karłem achondroplastycznym. To najczęstszy powód niskorosłości, rozpoznawany w 70% przypadków. Wskutek genetycznej mutacji Pam osiągnęła zaledwie 1,22 m wzrostu. Achondroplazja polega na braku chrząstki, która mogłaby przekształcić się w kość. Mam mięśnie i skórę normalnych rozmiarów, ale moje kości nie urosły tak, jak powinny. Głowa i tułów Pam są zbliżone do normy. Jednak jej ramiona są o 1/3 krótsze. Pam nie może ich wyprostować wskutek ograniczenia ruchomości w stawach łokciowych. Nogi Pam mają 38 cm długości, o 45% mniej niż u przeciętnego człowieka. Ta-da!
Ma krótsze kończyny, ale większość jej mięśni i narządów wewnętrznych ma taką samą wielkość, jak u kobiety normalnego wzrostu. Karłowatość często bywa dziedziczna. Istniało spore ryzyko, że Scott i Pam będą mieli karłowate dziecko. Lecz ich syn Jack ma prawidłowy wzrost. W przypadku, gdy oboje rodzice są karłami, ryzyko urodzenia karłowatego dziecka wynosi 50%. Kiedyś myślałem, że będę miał karłowate dziecko. Nie rozumiałem genetycznych podstaw tego zjawiska. Teraz wiem, że ryzyko jest takie samo jak u każdego zdrowego człowieka. Nie pamiętam, kiedy o to zapytałem. Rodzice wyjaśnili mi, że w ogóle nie mam genu niskorosłości. Modyfikacje, które ułatwiają życie Danbergom, są utrudnieniem dla ich syna. Scott przerobił swój samochód, by korzystać z niego podobnie jak osoba o normalnym wzroście. Najbardziej denerwuje mnie to, że mój wóz tak często się psuje. Chyba ze dwa razy w miesiącu. Gdy przytrafia się to moim znajomym, po prostu pożyczają auto od rodziców. U nas to niemożliwe. Jako karzeł musiałem przybliżyć sobie pedały. Niektórzy wolą dźwignię przy kierownicy, lecz ja wolę tradycyjne rozwiązanie. Zarówno pedał gazu, jak i hamulca musiałem przybliżyć o mniej więcej 10 cm. Pod plecami mam małą poduszkę. To wszystko sprawia, że dla innych kierowców wyglądam normalnie. Nikt nie podejrzewa, że jestem karłem. Uważam, że to wygodne i bezpieczne. Pam i Scott ułożyli sobie życie. Jednak pewnego dnia być może będą musieli stawić czoło problemom wymagającym leczenia operacyjnego. Kręgosłup przeciętnej wielkości bez problemu mieści w sobie cały rdzeń kręgowy. U karłów achondroplastycznych prawidłowy rdzeń jest wciśnięty w zbyt wąski kanał kręgowy. Zwężenie kanału powoduje ucisk na rdzeń, co może mieć poważne skutki neurologiczne. Ucisk na rdzeń kręgowy może powodować osłabienie siły mięśni kończyn oraz zaburzenia czucia lub orientacji kończyny w przestrzeni. Wielu przyjaciół Pam wskutek zwężenia kanału kręgowego stało się kalekami. Większość karłów, które znamy, ma poważne problemy ze zdrowiem. Oczywiście ja także zastanawiam się, czy i mnie to nie dotknie. Dzień dobry. Na szczęście jak dotąd Pam nie miała żadnych dolegliwości związanych z kręgosłupem. Na wszelki wypadek zdecydowała się jednak na rezonans magnetyczny. Aparat wykorzystuje potężne magnesy do wykonania dokładnej trójwymiarowej mapy wnętrza ciała. Po zakończeniu badania Pam i Scott idą na rozmowę z radiologiem. Wiecie, że achondroplazja usposabia do zwężenia kanału kręgowego. To twoje plecy i trzony kolejnych kręgów. Na obrazach T1 zależnych widać je na biało. To wypełniona płynem przestrzeń, w której biegną nerwy. Wynik nie jest taki, jaki wymarzyła sobie Pam. Tu kończy się rdzeń kręgowy. Na odcinku L2-L5 widać zwężenie kanału kręgowego. Rezonans magnetyczny stwierdził zwężenie kanału kręgowego na dwóch odcinkach.
Jeśli problem pogłębi się, może dojść do ucisku na rdzeń. Pojawią się wówczas objawy neurologiczne, odmrowienia i drętwienia po paraliż. Na razie nie ma objawów, więc nie ma czego leczyć. Mimo istniejącego zwężenia, rokowanie PAM nie jest złe. Choć zdjęcia wykazały odcinkowo zwężony kanał kręgowy, pacjentka na razie nie ma żadnych objawów. Powinna po prostu mieć to na uwadze. Statystycznie rzecz biorąc, istnieje 50% ryzyko, że zwężenie pogłębi się z wiekiem. Jednak PAM z nadzieją patrzy w przyszłość. Podobno w każdym przypadku achondroplazji kanał kręgowy jest w pewnym stopniu zwężony. Dobrze, że już to wiem. Noszę w sobie bombę zegarową. Zobaczymy, co z tego wyniknie. PAM ma szczęście. Na razie nie musi myśleć o zabiegu. Wiele karłów przez całe życie musi przechodzić operację. Pewna malutka nastolatka przez operację będzie musiała zrezygnować z roli cheerleaderki. Idziemy. Powiedz, grzeczna dziewczynka. Ten rodzaj karłowatości jest niezmiernie rzadki. W Stanach Zjednoczonych ma go zaledwie około 100 osób. Chodźmy do łazienki. Jedną z nich jest 13-letnia Hannah Kricek. Rozpoznano u niej karłowatość pierwotną. Karłowatość pierwotna to niezwykle rzadka choroba. Występuje raz na 3 miliony narodzin. Dziecko jest bardzo małe już w życiu płodowym. Hannah i jej przyjaciółka Delaney uwielbiają spędzać weekendy na zakupach. 13-letnia Delaney ma 1,41 m wzrostu. Hannah mierzy 99 cm, tyle co przeciętna czterolatka. Chodzenie bardzo mnie męczy. Mam krótkie nogi. Ciało Hanny jest małe, ale proporcjonalne. Rezonans magnetyczny wykazał, że jej narządy wewnętrzne są 4 razy mniejsze od narządów przeciętnej nastolatki. To właśnie małe wymiary Hanny są powodem jej dziecięcego głosu. Malutkie struny głosowe drgają szybciej, wytwarzając dźwięki o wyższej częstotliwości. Hannah przestała rosnąć w wieku 11 lat. Nie powstrzymało jej to przed prowadzeniem aktywnego życia. Jest w ciągłym ruchu, nie usiedzi w miejscu, kocha tańczyć. 2 razy w tygodniu chodzi na treningi cheerleaderek. Uwielbiam dopingować, skakać na trampolinie. Wciąż trenuję. Kocham robić gwiazdę. Gdy matka Hanny adoptowała ją, 4-miesięczna dziewczynka ważyła zaledwie 1400 gramów. Lekarze nie rozpoznali jednak choroby. Powiedzieli, że jest wcześniakiem i dlatego słabo przybiera na wadze. Gdy skończyła 2 lata, rozpoznano u niej karłowatość pierwotną. W owych czasach schorzenie to było słabo poznane. Niedawne badania wykazały, że jest ono wynikiem współdziałania mutacji genetycznych odziedziczonych po obojgu rodzicach. Mutacja ta upośledza podziały komórkowe.
Jednym z efektów jest bardzo powolny wzrost. Ku zdumieniu lekarzy organizm Hany funkcjonuje niemal zupełnie prawidłowo. Najbardziej zagadkowym narządem jest jej mózg. Mózg Hany ma objętość 1/4 mózgu przeciętnej 13-latki. Mała ilość materii szarej najwyraźniej jej nie przeszkadza. Zrobiliśmy rezonans, bo wszyscy zastanawiali się, jak może żyć z tak małym mózgiem. Pod względem zachowania, gustu muzycznego i upodobań w kwestii stroju, absolutnie nie różni się od swoich rówieśniczek. Naukowcy wciąż próbują ustalić, czemu osoby takie jak Hana mają tak małą objętość mózgu. Być może ma to związek z upośledzeniem wzrostu kości czaszki wywołanym przez mutację genetyczną. Hana Krycek jest pełną życia 13-latką, choć cierpi na genetycznie uwarunkowaną karłowatość pierwotną. Ma proporcjonalnie zbudowane ciało, lecz 4 razy mniejsze od ciała normalnej nastolatki. Czaszka niemowlęcia składa się z płytek kostnych przydzielonych miękką chrząstką. Gdy dziecko rośnie, miękkie obszary kostnieją, a w wieku dorosłym płytki zrastają się ze sobą. U osób z karłowatością pierwotną płytki kostne zrastają się znacznie wcześniej, już w wieku 11 lat. To hamuje wzrost mózgu. Mózg człowieka z karłowatością pierwotną wyróżnia się nie tylko małą objętością. Rezonans magnetyczny Hany ujawnia także niedorozwój jego kluczowej struktury – spoidła wielkiego. Wiązki milionów nerwów przechodzą nim z jednej półkuli do drugiej. Bez tego mózg nie działałby prawidłowo. Małe rozmiary spoidła wielkiego powinny znacznie zmniejszać sprawność intelektualną Hany. Lecz jej mózg skompensował tę niedogodność i dziewczynka nie różni się od rówieśników. Wyjaśnieniem tej zagadki są niezwykłe możliwości adaptacyjne dziecięcego mózgu. Uważa się, że malutkie dzieci mają bardzo plastyczne mózgi, które doskonale przystosowują się do tego typu zmian. Dlatego uszkodzenie nawet tak ważnych struktur nie przeszkadza im w prawidłowym rozwoju. Mimo doskonałej sprawności intelektualnej, ciało Hany ma swoje słabości. Kręgi w jej kręgosłupie nie rozwinęły się prawidłowo i nie stanowią solidnego podparcia dla reszty ciała. Badania wykazały postępujące skrzywienie kręgosłupa. W czerwcu 2006 roku u Hany rozpoznano skoliozę. Schorzenie to dotyka około 2% kobiet i 0,5% mężczyzn w populacji ogólnej. Jego częstość wśród chorych na karłowatość pierwotną ocenia się na 40-50%. Nieleczona skolioza grozi poważnymi powikłaniami zagrażającymi życiu chorego. Może to prowadzić do deformacji, bólu, zaburzać pracę serca i płuc, a nawet być przyczyną paraliżu. Mam krzywy kręgosłup. Jeśli to się nasili, mogłabym mieć problemy z sercem, a tego nie chcę. Jedyną szansą dla Hany jest poddanie się operacji korekcyjnej.
Kilka lat temu zaczęliśmy obserwować jej plecy. Początkowo kręgosłup był wygięty o 11 stopni. Potem nagle o 35, 45, 50, aż do 70 stopni. Podczas ostatniej wizyty u lekarza usłyszeliśmy, że musi przejść operację. Oddychaj. Jesteś gotowa? Hanna przyjechała na badania do szpitala w Delaware. Tak zrobię, a tak już nie. Ortopeda William McKenzie oceni, jak ustabilizować jej kręgosłup. Będę potrzebował malutkich narzędzi. Dobra robota. Hanna, to twój kręgosłup. Rentgen pokazuje, że kręgi skręcają się w jedną stronę. Podczas pierwszej wizyty skolioza była umiarkowana. Kąt skrzywienia wynosił 47 stopni. Teraz pogorszyła się do 67 stopni, dlatego trzeba ją operować. Nieleczona skolioza bardzo pogorszyłaby stan zdrowia Hanny, prowadząc nawet do paraliżu. Operacja pozwoli jej cieszyć się życiem. Niestety przez co najmniej jeden sezon nie będzie mogła być cheerleaderką. Po zabiegu nie wolno ci uprawiać sportu do chwili, aż wszystko dobrze się wygoi. Wiele z tych dziewcząt należy do drużyny cheerleaderek. Rekonwalescencja trwa od 1,5 roku do 2 lat. Dla nastolatki to cała wieczność. Czekam tutaj. Kocham cię. Doktor McKenzie wykona zabieg stabilizacji kręgosłupa. Do zobaczenia, Hanna. Kocham cię. Ta inwazyjna procedura ma wyprostować drobny kręgosłup dziewczynki. Najpierw lekarz ręcznie nastawi skrzywione kręgi. Następnie w każdym z nich wykona otwór na śrubę i zaczep. W końcu połączy zaczepy za pomocą 2 tytanowych prętów, które utrzymają kręgosłup w nowym, prostym położeniu. Ponieważ ciało Hanny jest 4-krotnie mniejsze od normy, dr McKenzie potrzebuje specjalnych, malutkich narzędzi. To 2 śruby. Tego użyłbym u Hanny, a tego u normalnie zbudowanej nastolatki. Jest jeszcze jeden problem. Prostując kręgosłup Hanny, dr McKenzie będzie naciskał na rdzeń kręgowy. To jedna z najdelikatniejszych struktur ludzkiego organizmu. Niedokrwienie rdzenia grozi trwałymi powikłaniami neurologicznymi. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia rdzenia jest jego niedokrwienie podczas rozciągania kręgosłupa. Pewne obszary rdzenia są szczególnie narażone na taki uraz. Monitorujemy je, wykorzystując specjalną aparaturę. Operacja prostowania kręgosłupa Hanny trwała 6 godzin. Następnie dr McKenzie wykonuje kontrolny rentgen. Wynik jest wspaniały. Zdjęcie nie jest idealne technicznie. Tu widać biodro. Czas trwania zabiegu był optymalny. Utrata krwi niewielka. Zredukowaliśmy skrzywienie z 67 do 20 stopni. Rentgen pooperacyjny wyglądał niewiarygodnie. Zrobiłam zdjęcie komórką i wysłałam do wszystkich. Niesamowite, jak proste są teraz jej plecy. Gdyby takie zostały... Byłoby wspaniale.
Hanna Kricak ma przed sobą długi okres rekonwalescencji. Siedemnastoletni Brent Tuscher mieszka w Darlington w stanie Wisconsin. Jest zdolnym studentem i zapalonym golfistą. Golf to ważna część mojego życia. Ilekroć wychodzę z domu, ćwiczę uderzenia do dołka. To uzależniający sport. Brent urodził się z achondroplazją, najczęstszą odmianą karłowatości. Wygląda jak sok pomarańczowy. Odłóżcie okulary i wracajcie do ławek. Kończyny Brenta są krótsze niż przeciętnie. To typowy objaw jego choroby. Brent mierzy teraz 1,52 m wzrostu, lecz nie zawsze tak było. To efekt leczenia. Rezonans magnetyczny pokazuje, że kości długie jego nóg są o 18 cm dłuższe niż u zwykłego karła achondroplastycznego. Jego ramiona także są dłuższe, o 10 cm. Większe wymiary Brenta nie wiążą się z nietypową anomalią genetyczną. Przez 4 lata, począwszy od 12 roku życia, Brent przechodził kontrowersyjną terapię. Kości długie jego nóg i ramion zostały operacyjnie złamane, a następnie wydłużone. Kimberly Tuscher ma nadzieję, że wydłużenie kończyn oszczędzi jej synowi kalectwa. Po raz pierwszy pomyślałam o operacji, gdy Brent miał 9 lat. Zauważyłam, że wielu dorosłych z achondroplazją nie porusza się samodzielnie. Nie chciałam, żeby moje dziecko wylądowało na wózku. Ekstremalne ciała karłów predysponują ich do wielu schorzeń ortopedycznych. Wygięte łukowato-kończyny powodują przeciążenie stawów. Krótkie nogi są przyczyną wad postawy. Ucisk na nerwy kulszowe może wywoływać zaburzenia czucia. Kimberly wiedziała, że wydłużenie kończyn syna może zwiększyć jego szanse na zdrowie. Wyższy wzrost z pewnością ułatwiłby Brentowi życie. Gdy miałem 11 lat, spytali mnie, czy po 40 chcę jeździć na wózku, czy też wolę przez całe życie grać w golfa i prowadzić normalne życie. Przy krańcach kości stają się grubsze, stąd jaśniejsze zabarwienie. W jaki sposób łamanie kości może je wydłużyć? Sekret tkwi w niezwykłej zdolności regeneracji. Tuż po urazie miejsce złamania szybko otaczają naczynia krwionośne i szybko dzielące się komórki, stopniowo wypełniając powstały ubytek. Podczas wydłużania kończyn odłamy kostne są stopniowo odsuwane od siebie, co poszerza szczelinę złamania. Naczynia krwionośne i komórki naprawcze wypełniają ją, wydłużając kość. Wydłużam kości już od 20 lat i wciąż zdumiewa mnie moc naprawcza ludzkiego ciała. Nowa kość rośnie w oczach, niekiedy nawet szybciej niż się spodziewamy. Ortopeda Mark Dahl nadzorował trwający 4 lata proces wydłużania kości Brenta. Podczas kilku operacji wszczepił mu specjalne aparaty ortopedyczne. Doktor Dahl wywiercił w kościach długich otwory, w których umieszczone zostały specjalne śruby. Śruby połączono ze stabilizatorem zewnętrznym, pozwalającym regulować tempo wydłużania kości. Kości zostały nawiercone w miejscu, gdzie miały zostać złamane.
Potem wytworzono w nich linijne pęknięcia. Wszystkie operacje przebiegły pomyślnie. Kimberly na zawsze zapamięta ten widok. Po pierwszej operacji Brent wyjechał jeszcze śpiąc. Spojrzałam na stolowe aparaty na jego nogach, otwarte rany i byłam przerażona. Pomyślałam, co ja zrobiłam temu dziecku. Wkrótce jednak miało się okazać, że sam zabieg to najmniejszy problem. Największym wyzwaniem był proces wydłużania kości. Pozostał on najgorszym z rodzinnych wspomnień. Tato, strasznie obracasz. Siedemnastoletni Brent Tuscher ma blizny po operacjach wydłużania kończyn. Przez 4 lata kości długie jego rąk i nóg były regularnie łamane i rozciągane. Genetycznie krótkie kończyny karła zmuszono do wzrostu, wykorzystując neutralne siły regeneracyjne organizmu. W tym celu należało ręcznie wykręcać śruby w stabilizatorach zewnętrznych. Ten stabilizator wydłużał kości w mojej nodze. Był ustawiony w ten sposób. Śruby wychodziły tutaj, tutaj. Ta mała była w tym miejscu jeszcze kilka po bokach. Wykręcało się je zwykłym kluczem. Dzięki temu końce kości powoli się rozsuwały. Wykręcanie śrub wydłużało stabilizator i poszerzało szczelinę złamania o ułamek centymetra dziennie. Co 6 godzin wykręcaliśmy śruby w stabilizatorze o ćwierć obrotu. I tak przez 3,5 miesiąca. Wydłużanie kończyn ma jedno zasadnicze działanie niepożądane, rozdzierający ból. Jeśli złamaliście sobie kiedyś jakąś kość, to pomnóżcie ten ból przez 100 albo i 1000. Tak cierpiałem każdego dnia. To głęboki, koszmarny ból z głębi kości. To nie dotyka kości. Jednym z kluczowych elementów terapii była rehabilitacja. Podczas wydłużania kości rozciągane były także mięśnie i więzadła. Bez odpowiednich ćwiczeń nastąpiłoby ich zwłóknienie. Brent straciłby siłę mięśniową. Spróbuj wstać. Rehabilitacja okazała się prawie tak samo bolesna jak wydłużanie kości. Podczas rozszerzania stabilizatorów utrzymującego śruby wrzynały się w ciało Brenta. Dodatkowym obciążeniem emocjonalnym była pielęgnacja ran. Musiałam czyścić je 2-3 razy w tygodniu. Pewnego razu dosłownie wybuchłam płaczem. Lekarze Brenta byli pod wrażeniem jego postępów. Rentgen wykazał, że jego cierpienie się opłaciło. Wyniki są niesamowite. Na zdjęciu widać nowo powstałą kość wypełniającą przestrzeń między krawędziami złamania. Oznacza to prawidłowe tempo wydłużania kończyny. To accommodate for his body's ability to produce new bone. Ciało Brenta doskonale zniosło proces leczenia. Po całkowitym wygojeniu kości stabilizatory zostały usunięte. Dasz radę?
Terapia wydłużyła nogi Brenta o 18 cm, a ramiona o 10. Niektórzy przedstawiciele środowiska karłów są przeciwni takim operacjom. Jednak Brent uważa, że było warto. Lżej mi chodzić po schodach. Dłużej wytrzymuję na stojąco. Po prostu życie stało się łatwiejsze. Zaledwie półtora roku po zdjęciu stabilizatorów Brent osiągnął imponujące wyniki na polu golfowym. Podczas regionalnych kwalifikacji w 2007 roku zdobył 80 punktów, a jego zespół dostał się do rozgrywek stanowych. Tego dnia był nie do pobicia. Nic innego go nie obchodziło, był skupiony wyłącznie na grze. Gdy golfiści z Darlington awansowali do Mistrzostw Stanu, miasteczko oszalało. Brent stał się bohaterem. Gdy Brent przygotowywał się do kolejnego turnieju, Scott Dunberg także miał nadzieję na sukces. Na paraolimpiadzie w Pekinie w 2008 roku przygotowywał się do niej przez kilka lat. To wielkie wyzwanie. Zmierzę się z najlepszymi. Na pewno dam z siebie wszystko. Marzę o medalu. Ale nawet jeśli go nie zdobędę, i tak będę z siebie dumny. Września 2008 roku Scott wystąpił na pekińskim stadionie w konkursie pchnięcia kulą. Zajął 8 miejsce wśród 14 zawodników. Niezłomność i determinacja doprowadziły go na sam szczyt sportowej kariery. W tym czasie Hanna Krycek dochodziła do siebie po operacji kręgosłupa. Najpierw bardzo bolały mnie plecy, ale gdy zaczęłam ćwiczyć, przyzwyczaiłam się do tego. Hanna najbardziej martwiła się tym, czy będzie mogła powrócić do zespołu cheerleaderek. Mogę cię uściskać? Żaden lekarz nie powstrzyma jej przed uprawianiem ukochanego sportu. Za wcześnie na ostateczną prognozę, lecz wydaje się, że dziewczynka już wkrótce dołączy do swoich koleżanek. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Ewa Potwanewicz. Już za chwilę wojny magazynowe, Kanada. Wielkie kontenery idą pod młotek. Który z wytrawnych handlarzy wylicytuje najcenniejszy ładunek? Zobacz to tylko na Discovery Channel.